Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałem z Wami się podzielić mniej więcej tym, jakie mam plany na najbliższy czas. Tylko oczywiście jest dzisiaj weekendzik, to najpierw napiję się za Wasze zdrówko. Słuchajcie, tak jak pisaliście w ostatnim filmiku odnośnie płyty głównej, właśnie ja ją sobie przygotowałem tutaj w tym miejscu. No i niestety, no nie wiem, o co tutaj chodzi. Pisaliście właśnie, żeby na przykład sprawdzić te kondensatory, tak? No to ten na przykład nie wygląda na specjalnie jakiegoś wybrzuszonego. No wyglądają wszystko tak proste, ja widzę pod światło. Ale wiecie, co mi tutaj jedno nie pasi? Ja czyściłem tą płytę główną tutaj. I tutaj, w tym miejscu, tutaj jest rdza i tutaj jest strasznie zabrudzone, bo jak w drugim odcinku czyściłem Amigę, no to nie ściągałem stacji dyskietek i tutaj mi się wydaje, że może to mieć coś wspólnego z tą okolicą tutaj. No i tutaj mógł być na przykład jakieś przez to zwarcie, bo tu jest zabrudzone, tu nie czyściłem. Czy nawet tutaj, nie? I mogło pójść przez cały labirynt tych ścieżek jakiś fałszywy przesył tutaj do Kickstartu, albo nie wiem do czego tutaj konkretnie, nie? No ale w każdym razie robiłem tak, jak mówiliście, co nie? Podociskałem wszystkie te. No i co? I obrazu nadal nie ma, więc wydaje mi się, że nie ma sensu tego tutaj kontynuować już, skoro i tak przyjdzie nowa płyta główna. No i dobra, no to co? Nie ma sensu już tutaj więcej, mi się wydaje, o tym dyskutować, o tej płycie. No fajnie, no szkoda, że się tak stało, no ale mi się wydaje, że albo to, nie wiem, zmęczenie materiału, albo co, no nie wiem, jak to mogę nazwać. Z dnia na dzień przestała działać, ale faktycznie grałem długo, dzień wcześniej. No tak ponad 2 godziny, no, gdzieś tak było, no ale to co? Zasilacz trochę się nagrzał, a nie sądzę, żeby tak od siebie płyta główna padła, nie? No ale co? Stało się, to się stało. Więc nie ma sensu dyskutować. No i dobra, odkładam tą płytkę na bok. Będzie pamiątka, że to były pierwsze odcinki, były nagrywane. I teraz tak, co Wam jeszcze powiem? No i to jest oczywiście obudowa. Obudowa z mojej 500-ki. Tej, co teraz nagrywałem. A, coś tutaj z tymi zatrzaskami nie tak, nie? No, i tyle zostało z tej mojej Amisi, którą Wam pokazywałem. Pewnie zastanawiacie się, gdzie są wszystkie części. To już właśnie Wam wyjaśniam za chwilę. No, ale tą obudowę też sobie zostawię na pamiątkę. No, w każdym razie, no, będę wiedział, że pierwsze odcinki Zagrajmy Wy, czy na Amidze, no, były akurat grane na tym, co nie? Na tej Amidze będzie wiadome, że było grane, co nie? Tak. Pamiątka z obudową, nie? Zostawię. Może się przydać też do czegoś. No i dobra. I teraz, moi drodzy, co Wam pokazuję, mam niespodziankę małą. Następczynią mojej 500-ki będzie Amiga 500+. Także to zastąpi moją 500-kę zepsutą. Amiga 500+, tylko że to jest tak, tu jest obudowa sama, a klawiaturę przeniosłem z poprzedniczki. No z tego względu, że jak kupowałem tą obudowę, no to jedynie co były, no to te dwa plastiki, górna i dolna obudowa. Resztę muszę przenieść z poprzedniej Amigi. No i płyta główna już jest w drodze, mam nadzieję, że będzie chyba w poniedziałek albo we wtorek. W każdym razie, jak będę nagrywał kolejny odcinek, no to już ten, już będzie płyta główna, to pokażę Wam też montaż tej Amigi całej, nie? No. No i 500+ też tak przy okazji jest ostatnim, przepraszam, najkrócej produkowanym modelem Amigi na rynku Commodore, nie? W całej tej stajni. Potem wyszła zaraz 600, rok później, niektóre źródła podają pół roku, niektóre rok czasu, także no w każdym razie było to na przełomie roku 91-92, co nie? No i dobra, no i właśnie, jeśli chodzi o płytę główną do tej mojej 500+ tutaj, to nie ma baterii, także bateria jest wymontowana, także będę miał 1,5 MB pamięci, bo wiadomo 500+ mają 1 MB chip i drugie połowy można sobie dosztukować i 1,5 MB zawsze będzie lepiej dla gier, co nie? No i dobra, właściwie
tyle bym wam chciał powiedzieć na wstępie. Także to jest taki, ten odcinek to jest taka premiera 500-ki plus, która jest następczynią mojej poprzedniczki. No i na tym będziemy teraz grali, co nie? Będę wam pokazywał kolejne gierki, także tak wygląda wstęp mojej 500-ki, nie? No, a tą, którą tutaj widzieliście, no to to już jest jej ostatnie wystąpienie w tym odcinku. Także już dalej nie będzie sensu, żeby pokazywać tego plastiku, co nie? No i dobra. Także 500-ka czeka na swoją płytę główną. Jak przyjdzie, to już będę montował. No i będziemy dalej grać oczywiście, co nie? No i dobra. Także to by było na tyle. Ty, moi drodzy, znacie plany na przyszłość, także widzimy się już przy Amidze 500. Kolejny będzie odcinek. Następny to będzie montaż. No i fajnie. A na dzisiaj to już wszystko. Także jeśli podoba się mój kanał, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, polecajcie kanał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. MGR Zygadło.